7:52 na naszych zegarach. No to już teraz kolejna zapowiadana rozmowa. Jest z nami analityk rynków finansowych, ekonomista pan Marek Zuber. Dzień dobry. Dzień dobry. Może jeszcze dodam, związany z Akademią WSB, a dzisiaj spojrzymy w kierunku globalnych rynków. Ostatnio wielka panika na giełdzie. Proszę powiedzieć, co dzisiaj wiemy i co według pana było tą główną przyczyną ostatniego krachu na giełdzie? No, to mi pani zadała pytanie na parę minut naszej rozmowy, a to jest pewnie z pół godziny tak naprawdę, biorąc pod uwagę te wszystkie elementy. Ale no, nieprzypadkowo to się stało w Japonii właśnie i tak naprawdę tylko w Japonii. Owszem, mieliśmy jeszcze też dość spore spadki na przykład w Korei Południowej, czyli giełda w Seulu, ale już znacznie mniejsze, to nie było kilkanaście procent, tak jak w przypadku indeksu Nikkei, czyli tego głównego indeksu giełdy tokijskiej. No a jeżeli chodzi o resztę świata, no to czkawką się odbiło, ale trudno to nazwać katastrofą, po prostu były dość mocne spadki, to jest wszystko, co bym na ten temat powiedział, jeżeli chodzi o te spadki oczywiście, bo teraz o przyczynach. Dlaczego Japonia właśnie? Dlatego, że obok takiego pogorszenia nastrojów na świecie, do którego za momencik wrócę, Japonia ma swoje problemy, a dokładnie umacniającego się jena i to bardzo wyraźnie umacniającego się, bo to jest 15% w ciągu dosłownie paru tygodni ostatnich. Jena, który w ostatnich 2 latach się osłabiał, czyli mamy ruch w drugą stronę. Tak na marginesie ten słabnący jen doprowadził do tego, że w roku 2023 Niemcy przegoniły Japonię i stały się 3. największą gospodarką świata. I to jest taki paradoks, dlatego że Japonia się rozwinęła, miała dodatni wzrost PKB w roku 2023, czyli gospodarka była na plusie, a Niemcy na minusie. Ale ponieważ jen osłabił się do dolara, to przeliczenie na dolara dało relatywnie mniejszą wielkość, bo w dolarach najczęściej porównujemy te dane o PKB, o wielkości gospodarki. No a z kolei euro się umocniło do dolara, więc ta mniejsza, no bo w recesji gospodarka niemiecka okazała się większa od gospodarki japońskiej. No ale teraz jest odwrotnie. Japonia to kraj stojący na eksporcie. No w związku z tym trochę to martwi tych, którzy w Japonii działają pod kątem oczywiście najbliższych perspektyw gospodarki japońskiej i wzrostu gospodarczego. I druga rzecz, ten taniejący jen skłaniał bardzo wiele podmiotów do tego, żeby pożyczać go, ponieważ oprocentowanie tych pożyczek było bardzo, bardzo niskie, kupować za tego jena inne waluty, inwestować te waluty w różnego rodzaju aktywa na świecie, no a potem jak już zysk został wygenerowany, no to sprzedać rzeczywiście te aktywa, zamienić z powrotem na jena. W międzyczasie jen się osłabił, więc był tutaj dodatkowy zysk, no i oczywiście oddać go tym, od kogo pożyczyliśmy. No ale teraz, jak po pierwsze Bank Centralny Japonii zaczął podwyższać stopy procentowe, co jest sytuacją nadzwyczajną w tym kraju, bo to jest kraj, który właściwie od dekad walczy z deflacją i prowadził politykę zerowych albo wręcz ujemnych stóp procentowych. No więc te podwyżki stóp procentowych to z jednej strony oczywiście nieco wyższy koszt pożyczania w jenach, ale z drugiej strony no właśnie, to działa na rzecz tego umocnienia, które obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, no i ta cała układanka przestaje się opłacać. Więc to były takie perspektywy nie najlepsze, jeżeli chodzi o Japonię, plus te kwestie inwestycyjne. A na świecie pod koniec zeszłego tygodnia kolejna porcja danych, właściwie zaczęło się jeszcze nieco wcześniej od gorszych od oczekiwań wyników niektórych spółek technologicznych. Na to się nałożyły słabsze wyniki z rynku pracy. Uruchomiono tutaj taką koncepcję opracowaną czy podaną w latach 70. przez ówczesną ekonomistkę amerykańskiego banku centralnego i ta koncepcja mniej więcej polega na tym, że przy bardzo mocnym, takim bardzo szybkim wzroście bezrobocia powyżej 0,5 punktu procentowego w stosunku do najniższego poziomu z ostatniego roku. Taka sytuacja oznacza, że gospodarka amerykańska wchodzi w recesję. Tak mniej więcej to sobie interpretowano. Internet tu huczał przez cały weekend na temat tego, że ta recesja Stanom Zjednoczonym grozi. Pewnie też do naszych słuchaczy takie tezy dotarły. Ja mam dużo wątpliwości co do tego wskaźnika, ale pewnie nie mamy teraz czasu, żeby o tym mówić. Nie zmienia to faktu, że oczywiście te słabsze dane spółek technologicznych plus właśnie ta koncepcja pogorszyły nastroje. Na to nałożyły się jeszcze słabe informacje o Intelu. Od razu powiem, że problem ma Intel, a nie branża technologiczna. To jest jakby zupełnie inna kwestia. Kolejne pogłoski, które potem się potwierdziły, że jeden z najbardziej znanych amerykańskich inwestorów, czyli Warren Buffett, w ostatnich tygodniach sprzedał połowę posiadanych akcji Apple'a. Potentata technologicznego, więc znowu taki element, a jak Buffett sprzedaje, to znaczy, że coś wie, czyli pewnie będzie gorzej. No i to wszystko razem dodane do tej sytuacji w Japonii spowodowało właśnie to bardzo, bardzo mocne walnięcie. Ale to tam, natomiast na świecie sytuacja była już znacznie, znacznie lepsza. Mhm, czyli z jednej strony decyzje Banku Japonii, z drugiej strony no, mieliśmy ten raport na temat rynku pracy. Wspomniał Pan o tym zwiastunie nadchodzącej recesji, no ale zazwyczaj też jest tak, że w takich trudnych, kryzysowych sytuacjach znajduje się jakaś strona wygrana. Czy tutaj widzi Pan jakieś sektory, które no, mogą być po prostu beneficjentami obecnej sytuacji? No, beneficjentami są ci, którzy zaczęli kupować akcje w Japonii po tych mocnych spadkach, na przykład, zresztą nie tylko w Japonii. Ale tak swoją drogą, moim zdaniem, oczywiście giełda w Tokio następnego dnia bardzo mocno poszła w górę. Nie odrobiono tych strat oczywiście, które wynikały z tego tąpnięcia, ale mnie się wydaje, że to jest nie koniec, jeżeli chodzi o Japonię. Tym bardziej, że jak popatrzy Pani na giełdę japońską w tym ostatnim okresie, to ona bardzo mocno urosła i to też jest ewenement. Japonia przez dekady, bo właściwie się to zaczęło w latach 80., miała swoje problemy. Japońscy ekonomiści, nie tylko oni, wprowadzili takie pojęcie straconej dekady, 2 straconych dekad, 3 straconych dekad. Tu bardzo wiele elementów się na to złożyło. Jednym z ciekawszych chyba jest najwyższa skłonność do oszczędzania Japończyków i właśnie wtedy, kiedy eksport z różnych powodów nie był w stanie już ciągnąć gospodarki japońskiej, to ci wzbogaceni Japończycy, nie kupując, nie wzięli na swoje barki tego efektu rozkręcania gospodarki. Zupełnie inną sytuację mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych na przykład, ale nie zmienia to faktu, że przez ten marazm giełda tokijska no, latami była właściwie w miejscu. No i nagle ten ostatni okres to jest takie dość mocne wybicie. Więc moim zdaniem, biorąc pod uwagę właśnie te podwyżki 100%, parę jeszcze innych elementów związanych z japońską gospodarką, wydaje mi się, że tam jeszcze możemy zobaczyć spadki. Natomiast jeżeli chodzi o świat, no, największym problemem tak naprawdę są te wysokie stopy procentowe, których banki centralne nie zaczęły obniżać jak amerykański FED albo bardzo wolno to robią, bojąc się oczywiście odbicia inflacji i moim zdaniem nie popełniają tu błędów. Ja wracam do jeszcze tego weekendu, bo oczywiście też pojawiły się tezy, że FED, czyli ten amerykański bank centralny, taki odpowiednik naszego Narodowego Banku Polskiego, błąd popełnił, że nie zaczął tych stóp obniżać. Moim zdaniem nie popełnił błędu, dlatego że no, trzeba pozbyć się inflacji, jej odbicie i powrót będzie oznaczał pewnie kolejne podwyżki w przyszłości i tak naprawdę rozciągnięcie tego trudniejszego okresu na znacznie dłuższy czas. Więc moim zdaniem to jest słuszna polityka, no, ale nie zmienia to faktu, że właśnie te wysokie stopy z całą pewnością hamują wzrost gospodarczy. To jest konsekwencja tego, ale najciekawiej chyba jest w przypadku branży technologicznej, bo tak naprawdę ta mini hossa, nie chcę tego nazwać hossą, bo dla mnie hossa to jest jednak czas dłuższy niż rok czy półtora roku, ale ta mini hossa, którą zaczęliśmy w zeszłym roku, właściwie od czata GPT. To był taki przełomowy moment, czyli no, chyba jednak mała rewolucja technologiczna. Mini hossa wynikająca właśnie z tego przełomu sztucznej inteligencji. Myślę, że ona może dobiegać końca. W każdym razie te wzrosty, które obserwowaliśmy, mogą zwolnić. To jest chyba ważny element, jeżeli chodzi o te ostatnie dni. Wzrost światowych giełd wynikał właśnie z tej fascynacji sztuczną inteligencją. Nie wiem, czy Pani czytała, ale część analityków na przykład w Stanach próbowało porównywać te ostatnie dni do 2000 roku, kiedy pękła bańka spekulacyjna na rynku internetowym i rzeczywiście doszło do bardzo potężnych spadków, bo główny indeks giełdy Nasdaq, czyli tej giełdy technologicznej w Stanach Zjednoczonych w ciągu półtora roku spadł o 90%. Tam rzeczywiście ta bańka w latach 90. narastała, ale ja absolutnie nie robiłbym takich porównań. Przede wszystkim dlatego, że te firmy, które dzisiaj uczestniczą mocniej w tych zmianach związanych ze sztuczną inteligencją, za nimi jednak idą wyniki. Wtedy w latach 90. mieliśmy potężne wyceny i brak zysków. Dzisiaj natomiast no, te zyski są naprawdę niezłe, patrząc choćby na spółkę, która chyba największą karierę zrobiła w tych ostatnich kilkunastu miesiącach, mianowicie NVIDIA. To jest spółka, która produkuje karty graficzne. Pewnie jeśli ktoś w Polsce nie siedzący w tematach technologicznych o niej słyszał, to właśnie z tego powodu, ale ona też produkuje procesory graficzne. graficzne. A te procesory graficzne są bardzo ważnym elementem działania sztucznej inteligencji, tych wszystkich algorytmów. Kocham to słowo, bo ono się pojawia w tej chwili, czy pojawiło się, tam się trenuje te algorytmy. No i NVIDIA w ciągu ostatniego 1,5 roku urosła 10-krotnie. Spółka, która była warta w październiku 2020 roku $300 miliardów mniej więcej. Proszę zobaczyć, o jakich my tutaj mówimy pieniądzach. Przebiła parę tygodni temu wartość $3 bilionów. No to jest nieprawdopodobnie mocny wzrost, a jeszcze bardzo dużej spółki, bo to jest ważny element całości. No i oczywiście także inne firmy. Microsoft, ten wzrost, ten moment, kiedy przegonił on po wielu, wielu latach Apple'a parę miesięcy temu, także wynikał z tego, że jest bardziej zaawansowany właśnie w tym obszarze AI. Więc ja mam wrażenie, że chyba ten szał związany z AI się skończył i to jest też chyba właśnie ten ostatni weekend, czy może parę dni przed tym ostatnim weekendem, bo tam te spadki już zaczęliśmy oglądać. Ale my myślę, tutaj, że panie Marku, oczywiście musimy kończyć. Proszę, to ostatnie słówko niestety, bo to jest myślę, że czas radiowy, ale ważne. Tak. Nie zanosi nam się na dramat jakiś. Ten efekt ZAN, do którego wracam, czyli ten wzrost bezrobocia, no nie mamy dzisiaj przesłanek recesji w Stanach Zjednoczonych. Ten efekt raczej potwierdza recesję moim zdaniem niż ją przewiduje. A dzisiaj dane ze Stanów może nie są fantastyczne, ale też nie są dramatyczne, więc ja bym na razie był daleki od tego, żeby tu przewidywać jakiś kataklizm porównywalny do 2008 roku, bo też przecież takie tezy w internecie w ostatnich dniach się pojawiają. I takim optymistycznym akcentem kończymy rozmowę ekonomiczną. Pan Marek Zuber, ekonomista, Akademia WSB, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Bardzo dziękuję również. Dobrego, spokojnego dnia. Drodzy Państwo, 3 minuty po godzinie 8, no to o 3 minuty opóźnione wiadomości w Radio Wnet. Ja oddaję głos na krakowskie przedmieście. My usłyszymy się za kilka chwil o godzinie 8:10.